Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay. Spokojna, wsi wesoła, a tu siedzi świnia goła. Raciczkami wnet przebiera, gdy samotność jej doskwiera. To dla grzecha jest ta heca, on tu robi klipy przeca. Tak to normalnie się rozkręciłem, ja bym mógł być wieszczem narodu polskiego, niczym Adam Mickiewicz albo inny słowacki. Ja wam godą z moje świńskie wiersze, by pobudziły Polaków do walki o niepodległość. W każdym razie, nie umniejszając wieszczom naszego narodu, witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Oczywiście z tej strony miam ci to jest i grzało, no i cóż. No i wiadomo, że Janusz Pierdacznica, który dowodzi sobie tym kramem razem z Plutem, który co ciekawe zwiedza moją przyczepę. Sprawdza, czy jest dobra burta, szczelna i tak dalej przed kolejnymi żniwami, a te żniwa już hop hop, lada dzień, dlatego że prawdę mówiąc nawet skłamałem, one już się toczą, już teraz są w ferworze walki, dlatego że ostatnio kosiłem, a dzisiaj znowu jedziemy kosić, no i mam nadzieję, że wam się to spodoba, chociaż, a właśnie, no bo zapomniałem powiedzieć, gdzie was witam. Witam was na Zielonce w Farmingu 22, ale raczej już się zorientowali i przyznam, że ja się chyba miałem jeszcze tepnąć o jeden miesiąc. Bo niby pszenica powinna być już teraz, ale tej pszenicy jeszcze nie było. Trawa jest skoszona. Kurde, to jeszcze, że niewiele tych pól mam. Jakoś tak mi się wydawało, że jakoś tak sporo i że nawet nieźle to wychodzi. Może w stosunku do Zdziechowa moje areały są większe, ale przyznam szczerze, że jakiejś specjalnej tutaj radości, znaczy radość potężną mnie dają, ale radości z perspektywy rozwoju to już tak trochę mniejszą, bo no nie są jakieś takie gigantyczne. Tak filigranowo prezentują się na tle całej mapy. W każdym razie nieważne. Pamiętajcie, że będziemy się rozmnażać o te lasy. Nie wiem, co z tymi lasami zrobić tak naprawdę, bo tam też takie niewielkie działki wyjdą, a już po tych polach widzę, że myślałem, tak mi się wydawało w każdym razie, że to będą dwa fajne pola. Na początku to były trzy pola, teraz już są dwa. To pomyślałem, no to teraz to wyjdzie. Ale prawdę powiem i nie skłamię, że cały czas mi się wydają takie trochę małe. Może jeszcze będę łączył, może będę jeszcze coś tam myślał, może komasacja tutaj będzie miała miejsce, nieważne. Nie wiem, co zrobię z tym lasem, czy kiedyś to połączę z tą wielką elką. Zobaczymy, jak się tam będzie pracowało, kiedy to będzie po prostu odrębne pole, bo na początku tak właśnie planowałem, że tutaj jak ten las wytnę, to będzie taki odrębny kwadrat. Nie będę tego łączył. No ale to zobaczymy, jak to będzie wygodnie tam pracować. W każdym razie mamy żniwa i ludziska, dobrze powiedziałem, nie ta zakładka powiadam, to będzie zakładka, nawet bym powiedział ta, czyli jeszcze nie są dojrzałe uprawy, no to musimy się przespać o jeden dzień, wyśpimy się do 9:00. No i będziemy pogrywać, mam nadzieję, ku uciesze waszej, ku uciesze gawiedzi, dlatego że mojej z całą stanowczością, ja uwielbiam kosić, o czym już przedkładałem wiele razy. Zresztą w ogóle, no dla mnie ta gra jest potwornie przyjemnym tytułem, w ogóle mi się nie nudzi. Ale to już chyba też rozgryźliście, wystarczyło spojrzeć na mój kanał, no i przypatrzeć się temu, ile już czasu tego farminga nagrywam. Dobra, to można schować, natomiast z tego co pamiętacie, ostatnio zwiozłem z pola mój owies, którego okazało się być nawet całkiem sporo. No i dzisiaj go sobie zdamy do silosu. Ho, ho, szazam! 5 ton... Czyli faktycznie jakiś to zarobek będzie, taki kapitał już jak najbardziej będzie widać, co mnie bardzo cieszy. Bałem się, że to będzie takie niemrawe, że nawet tego nie poczuję, ale powiem szczerze, coś to tutaj na rzeczy jest. To ściągniemy i teraz połączymy te przyczepy, tylko musiałbym dyszel troszeczkę być może popchnąć. To nawet pudziana by pod to nie trzeba było w realnym świecie, przecież dyszel to można normalnie sobie nagiąć. Chociaż czy dobrze zrobiłem? Chyba nawet źle zrobiłem, on tutaj nawet nieźle był podgięty, czekajcie.
Bo teraz jedziemy dzisiaj na pszenicę, a pszenicy będzie zdecydowanie więcej. Nie tutaj, god damn it. Jedziemy na pszenicę, pszenicy będzie zdecydowanie więcej. No i wolałem się jakoś tak już przygotować do tego, żeby być może na tą większą ilość być bardziej tutaj przygotowany, że tak powiem. No i wydaje mi się, że powinno być. Dwie przyczepy na pewno, jedna przyczepa by z pewnością nie wystarczyła. Oczywiście Ursus C360 jest spięty jeszcze z tą niebieską przyczepą Autosana z samozaładowczą. Wynika to z tego faktu, że po prostu no będę też myślał o słomie. Nie wiem, czy dzisiaj uda się cokolwiek ze słomą zrobić, bo umówmy się, że no roboty będzie diablo dużo. No ale to rozszyfrujemy to z czasem, tą łamigłówkę, i będziemy wszystko wiedzieć. Na razie skręcamy. Ty stój! O ty kurde! Szukałem na moim panelu szterującym oczywiście przycisku do koguta, bo chciałem sobie odpalić, co by to ludzie widzieli, że jadę z daleka, nie? No i jak się tak zagapiłem, to bym się wdupił w płot sąsiada, ale całe szczęście tak źle to nie ma. Prawdopodobnie dlatego właśnie nie można podczas jazdy autem korzystać z telefonów komórkowych. Ma to sens. No nic, dobra. W każdym razie ja to i tak się zastanawiam, powiem wam szczerze, jeżeli już mowa o takich przepisach ruchu drogowego, jak to jest, że na polskich wsiach takie stare rzęchy potrafią jeździć, no nie umniejszając polskim rolnikom, bo wiadomo, że łoż ty w dupę, to był ten zjazd. Ale dobra, drugi też może być. Nie umniejszając polskim rolnikom, no bo wiadomo, że każdy sobie rzepkę skrobie tak, jak mu po prostu na to życie pozwala. Jedni sobie lepiej radzą, inni gorzej, jedni mają starsze sprzęty, inni nowsze, ale przyznam szczerze, że oglądając niektóre materiały, na przykład z YouTube'a, ale nawet to pamiętając, jak polska wieś wygląda z czasów, kiedy ja nie na tej wsi po prostu urzędowałem, dlatego że no do dziadków się na wieś jeździło. Znowu zapomniałem zabrać rowera, no brawo ja. No trudno, nie będę zaczynał materiału od nowa, trudno, musimy z tym żyć, że będę biegał. Sraciczki wytrenuję i tyle w temacie. Tutaj przystanę, tu jest mniej krzaczków i byśmy normalnie wjechali w to miejsce. Tu będzie dobrze, troszeczkę na bok, żeby tam drogi nie tarasować, aby ktoś chciał przejechać. Myślę, że się zmieści. Very, bardzo хорошо. Teraz tak, gosimy koguta, gosimy silnik, gosimy wszystko i jedziemy na gospę z powrotem na nogach niestety. No, nie, kontynuując, przyznam szczerze, że no niektóre te maszyny potrafią być bardzo mocno wyeksploatowane, a wiemy, jakie są przepisy ruchu drogowego. No w momencie, kiedy ciągnik, wiecie, ja nigdy, znaczy dobra, skłamałbym, trochę ciągnikiem jeździłem, ale to tak, no ja ciągnika nie posiadałem, więc nie wiem, jak wyglądają dokładnie przepisy odnośnie rejestracji takich pojazdów, ale domyślam się, że są dosyć zbliżone względem przepisów dotyczących rejestracji takich zwykłych pojazdów kołowych, jakimi są samochody osobowe. Więc wiadomo, że są te przepisy, są te normy na przykład spalania, na przykład wyziewów i tak dalej, ekologii. No i w przypadku samochodów osobowych potrafią być one mocno wyśrubowane, że na przykład jak ktoś ma diesla, no to już się tam go czepiają, prawda? Na przypadku takiego ciągnika na ropę, ja wiem, jak te ciągniki potrafią kopcić, to czasami wręcz taka czarna chmura za nimi leci, nie? Jak oglądam te kanały YouTube'owe, a ktoś ma taki starszy sprzęt, no to faktycznie, jak dociśnie gaz do dechy, to naprawdę, no, atmosfera potrafi troszeczkę, wiecie, słońce zachodzi, nie? Jest zaćmienie słońca. No i to mnie tak zastanawia, jakim cudem takie pojazdy przechodzą przeglądy techniczne. No bo wiadomo, że jeżeli się ciągnikiem nie wyjeżdża na drogę publiczną, to w tym momencie żaden problem, no bo w tym momencie nie trzeba w ogóle tak naprawdę przeglądów robić, ani pojazdu rejestrować. Na takich zwykłych drogach gruntowych to hulaj dusza piekła nie ma, można sobie jeździć czym człowiek tylko chce i dlatego na wsiach czasami jeżdżą po tych drogach gruntowych takie samoróbki w stylu, nie wiem, jakiś kład przerobiony z malucha czy coś, czy jakieś tam już stuprocentowo pojazdy, które są wytworem naszej fantazji. Sam nawet takie pamiętam. Po wsi u nas jeździły, no kilka takich maszyn było, takich samoróbek, nie? Że ktoś se sam złożył jakiś taki dupociągnik z części, albo sam se ktoś złożył taki dupo właśnie samochód z części, co to tak naprawdę nie wiem, do końca było wiadomo, co to w ogóle jest. Bo tam było tyle marek, takie perpetuum mobile, nie? Tyle marek w jednej marce, że aż ciężko powiedzieć. Dobra, teraz tak, musimy się skupić, 100% mocy, bo muszę rozpracować, jak tu się z tym headerem ustawić. Nawet by tu głupio nie było przy tej restauracji, tu jest dosyć sporo przestrzeni, więc chyba ją wykorzystam właśnie w tym miejscu. Czyli tu bym się rozłączył.
No i teraz by się trzeba było zakręcić, nie? Dobra. No to dzisiaj będzie dużo koszenia. Nie wiem, czy zdążę. Znaczy, wiecie co? Wydaje mi się, że powinienem trochę zdążyć. Może nie całą słomę zrobić na tym polu, ale chociaż już tak zacząć temat, coś tam rym-cym-cym z dupy dym polecieć, myślę, żeby się dało. Więc pomyślimy nad taką koncepcją. Oczywiście zależałoby mi na tym, żeby to już dzisiaj ogarnąć, no bo kolejne uprawy też czekają, prawda? No, ziemniaki i tak dalej, to wszystko już wisi. No ale dobra, teraz tak, zastanówmy się, jakby to zrobić. To jest bizon super, a to oznacza, że on ma zbiornik na 3,5 tony. Czyli jak mam tak wielkie pole, to trzeba jakąś strategię łamane przez taktykę obmyślić, dlatego że wątpię, ażebym dał radę się okręcić wokół całego areału. Zaczniemy od tej strony, myślę. No i zobaczymy, dokąd dojadę. Tam, gdzie mi się już zapełni mniej więcej pół zbiornika, no to zacznę się cofać i tyle w temacie. Taki to plan. Może głupi, może mądry. Zobaczymy. Czas. Życie zweryfikuje. Czekaj. Stój. Jeszcze wyłącz na chwilę. Ja to lubię sobie pooglądać, jak ten zbiornik się zapełnia. O. Może to wiele nie widać, ale zawsze fajnie wygląda. Proszę bardzo. Czyli tak. Jeszcze raz. No i zobaczymy. Zobaczymy, ile sypnie. To jest nowe pole, które tak naprawdę miało braki. Było ładnie nawiezione, ale powiedzmy sobie szczerze, miało spore braki, jeżeli chodziło o azot, czyli jeżeli... Nie azot. Jeżeli chodziło o wapno, bo azot to jest nawóz, czyli jeżeli chodziło o pH, dokładniej precyzując, no gleba już była troszeczkę zakwaszona, więc może tutaj tego nie sypnąć aż tak potwornie dużo, ale zlica, tak jak mówiłem na poprzednim klipie, jest taka gorsza gleba, na środku jest najlepsza, więc tutaj właśnie w tym miejscu dokładnie tutaj będzie ładnie sypać, a tam pod koniec znowu nieco gorzej. Zresztą to nawet widać na minimapie teraz, że wjechałem właśnie w ten pas takiej najlepszej gleby z perspektywy swojego urodzaju. No już ma 20%, więc myślę, że zdecydowanie nie dam rady zrobić okrążenia. Ale jakbym wymienił kombajn na ten nieco inny model, chciałby się powiedzieć lepszy, ale tak jak mówiłem, to nie będzie lepszy kombajn, tylko troszeczkę inny model. On już ma uciupinkę większy zbiornik, więc to by było takie unowocześnienie u mnie na gospodarce, że chociaż z tym zbiornikiem nie trzeba by już było tak rachować tego wszystkiego co do milimetra. No bo te 3,5 tony, powiem szczerze, ja się tak trochę dziwię, dlaczego akurat tak producent postanowił to zrobić, bo 3,5 tony to nie jest jakoś potwornie dużo i dzisiaj może się wydawać, że w dawnych czasach to wystarczało. Jeżeli chodzi o takich zwykłych, indywidualnych rolników, z całą stanowczością, z pewnością to wystarczało, ale pamiętajmy, że kombajny Bizon na samym początku w kraju polskim to bardziej były zaprojektowane z myślą o PGR-ach, o tych spółdzielniach masowych, więc tam no to już taki zbiornik zdecydowanie nie wystarczał. No ale myślę, że też to aż tak wielkich problemów nie robiło, dlatego że, wiecie, logistyka jest problemem, jak jest mało ludzi. Dlatego że w tym momencie trzeba rozplanować, kto gdzie jedzie, z czym, kiedy i tak dalej. A jak tych ludzi, włoż ty w dupę, zapomniałem, że skrzynia biegów. Jak tych ludzi jest dużo, a na PGR-ze no to z natury było dużo, no bo to wiadomo, jest PGR. No, wiecie co, ja bym się tu odwrócił od razu, bo fajnie by było jechać sobie na okrążkę, ale widzę, że to po prostu nie da rady. Więc ja bym się tutaj od razu odwrócił. Czy tu się da rady w ogóle odwrócić? Nie, no odwrócić to się da rady. Najwyżej w Szkodę susiada wjadę i tyle. Będzie, że dziki mu tam normalnie zżarły coś. Chociaż dziki to chyba nie żreją. On ma też chyba bodajże owiec. Mi się wydaje, że dziki to bardziej właśnie takie rzeczy w stylu kukurydzy czy coś. Jakieś tam ziemniaki, marchew. Ale piszcie, co dziki potrafią też zrobić na wsi, no bo ja nie jestem wsiowy, to nie wiem, no. Domyślam się, że dużo szkody potrafią zrobić. Ale w jakie uprawy najczęściej włażą? Powiem szczerze, nie mam tej świadomości. Miałem nie robić tego poprzeczniaka, ale sobie pomyślałem, dobra, jak już tu jestem, tak mi się pięknie odwróciło, to zrobię. Niech będzie moje stratne. Dobra, teraz podnieś, teraz wsteczny, proszę ja ciebie. Słomy na razie nie zbierałem na tym małym polu, bo jak skoszę dwa naraz, to wtedy od razu dwa pola się zrobi naraz, nie? O, czekaj, tu jeszcze jedno drzewo jest. Ja tych drzew też tak nasadziłem, ale dobrze zrobiłem, nie żałuję, bo... Czekajcie, dwójka i jedziemy. Nie żałuję, no bo coś na tej działce się musi dziać, prawda? Coś na tej roli się musi dziać, coś musi być jakieś urozmaicenie, a nie puste pole, prawda? No, nie, w każdym razie, ględząc dalej, wydaje mi się, że właśnie
W dawnych czasach to taki wielki problem nie był, choćby z tej perspektywy, że jak się obserwuje te kroniki ludowe, polskie kroniki PRL-u, ja bardzo dużo tego oglądałem swego czasu, bo mnie to po prostu ciekawiło, jak w dawnych czasach Polska wyglądała za czasów moich dziadków. Jeszcze te czarno-białe kroniki Polski Ludowej, tam z lat 60., 70. No i co tutaj wiele mówić? No był to inny świat, umówmy się, natomiast wiele tych kronik też prezentowało nam właśnie realia polskich PGR-ów i można tam było dosyć szybko wyniuchać, że tych ludzi na PGR-ach to naprawdę pracowała masa i jak na jakieś potężne areały wyjeżdżały bizony, to nie była kwestia tego, że wyjeżdża jeden czy pięć bizonów, ale na przykład od razu 15. One jechały sekwencyjnie, jeden za drugim, drugi za trzecim i tak dalej, a za nimi od razu w pole wyjeżdżały ciągniki, żeby to ziarno odbierać, więc to było tak zwane sypanie w locie, więc myślę, że władzy ludowej aż tak te małe zbiorniki mogły nie dokuczać, nie doskwierać jak obecnym, prywatnym użytkownikom. Tym bardziej, że no, takich dużych pól to u nas też w Polsce aż tyle nie ma, nie? Umówmy się. No i będzie w sam raz. Mamy 94%, może dojadę do końca, jeżeli dobrze wyrachowałem, to powinno starczyć. I w tym momencie źle wyrachowałem, nie dojadę. No zabraknie dosłownie milimetry, nie? Nie mogę. Ale bullshit. No po prostu can you believe it? Chociaż źle powiedziałem. Ja się znowu pokręciłem, ja już to kiedyś mówiłem, że ten kombajn ma większy zbiornik, a teraz znowu o tym zapomniałem. On ma prawie 4 tony zbiornika. Nie 3500, tylko 4, więc tutaj jest taki ten zbiornik troszeczkę jakby powiększony. Wydaje mi się, że ten podstawowy bizon... Boże, jak on się nazywał? Ja powiedziałem, że to jest bizon super przed chwilą chyba, a to jest bizon rekord. A mi się te nazwy mylą, wybaczcie. To jest bizon rekord, a bizon super miał chyba mniejszy zbiornik. Wydaje mi się, że na 3,5 tony, ale poprawcie mnie, mogę się mylić. W każdym razie, mój bizon zdecydowanie jest lepszy, bo ma to. Czyli rurę na guzik, nie trzeba wychodzić, nie trzeba tam kręcić, męczyć się z tym, szarpać, tylko naciska się przycisk i już jest zrobione. I to jest... To są światli ludzie, to jest rewelacyjna sprawa, tylko że trochę źle podjechałem. Czekaj, no hopie. Zaraz tu dobrze wszystko zrobimy. No takie bizony przede wszystkim to jest taka wada, którą się dostrzega w farmingu, jeżeli... Oj, czekajcie, muszę mieć wsteczny, bo mi troszeczkę kombajn spada z tej górki. Oj, to widać, coś hamulce chyba do przeglądu się klasyfikują, ale już nie będę tego przeglądał, dlatego że tak jak mówiłem, po tym sezonie ten kombajn sprzedajemy, więc ludziska, już nie będę się tam z tym męczył. Ja też tak zauważyłem, bo sporo YouTube'a oglądam, jeżeli chodzi o farminga, w sensie zarówno grę, jak i jeżeli chodzi o uprawianie pola w realnym świecie, o farmerów polskich. I przyznam szczerze, że polskie bizony też mają taki problem, no w dawnych czasach może się tego nie dostrzegało też za Polski Ludowej, bo też troszeczkę inne były gabaryty przyczep, w dzisiejszych czasach no troszeczkę inaczej to wygląda, ale też to dostrzegam u rolników, że właśnie te rury sypowe są dosyć nisko usytuowane, prawda, w tych kombajnach współczesnych one potrafią sypać naprawdę bardzo wysoko, w tych kombajnach starszych no to jednak były troszeczkę niżej, efektem czego? No efekt uboczny był taki, jak się łatwo spodziewać, czyli że można było sobie uszkodzić rurę sypową bezpośrednio o przyczepę. No i na przykład taki rolnik Łukasz, no bardzo często się odnoszę do jego kanału, musicie mi to wybaczyć, mam nadzieję, że was to nie denerwuje, ale po prostu jego najwięcej oglądam. On na przykład korzysta z kontenerów załadowczych, ma tam sobie ciężarówkę hakowca i wiecie, na kontenery od razu ładuje, to łatwo jest ładować bezpośrednio na skup. Zawieść wielkie ilości, jak się ma już takie powiedzmy bardziej przemysłowe ilości, no to jest to fajna sprawa. No ale kontener ma wysokie burty. No i w przypadku takiego kontenera to rzeczywiście on ma akurat bizona giganta, no i no, są problemy. On ostatnio zakupił taką dłuższą rurę sypową, więc no będzie tam te machloje dokonywał, jakoś taką zmianę można powiedzieć, ale oryginalna rura to tak trochę nie wystarczała i często była taka poobijana, no bo gdzieś tam o tą burtę się kontenera nakładała, gdzieś o nią się haczyła, no i tak to właśnie było. W każdym razie, jestem sobie w stanie uzmysłowić, że za starej Polski to korzystano z przyczep, które miały te burty trochę niższe niż za czasów dzisiejszych. No ale nie o tym chciałem opowiadać, to tylko tak mimochodem. Dzisiaj rzecz jasna postaram się klędzić cały czas o tym, o czym już mówiłem na ostatnim materiale, jakżeśmy się widzieli.
Chodzi bezpośrednio o Unię Europejską, o przepisy unijne i o to, co te przepisy robią z polskimi rolnikami, z polską gospodarką rolną, jak i po prostu z szeroko rozumianą gospodarką rolną Starego Kontynentu. Mianowicie skończyłem na takiej konkluzji, że wielkoskalowe gospodarstwa rolne są po prostu bardziej wydajne dla gospodarki, efektem czego Unia Europejska w sposób pośredni zmierza do tego, w taki dosyć hamowaty sposób, bo wymusza to swoimi przepisami, żeby po prostu ci mniejsi rolnicy pobankrutowali. No i to nawet można troszeczkę odnieść na realny grunt prawdziwego świata, dlatego że to jest oczywiście moja taka konstatacja, luźna konkluzja. Ktoś by się mógł nie zgodzić, powiedzieć, że Grzechu, trochę przesadzasz, to tak nie jest. No ale nawet znajduje to odzwierciedlenie w realnym świecie, dlatego że ostatnimi czasy, no już tak nie ostatnimi czasy, bo to już troszeczkę wody w rzekach upłynęło, ale umówmy się, że jakiś czas temu w Europie bardzo buntowali się rolnicy niemieccy. Tak naprawdę jedna fala tych protestów rolników niemieckich miała miejsce jeszcze pod koniec 2023 roku. Druga fala, potężna fala protestów rolników niemieckich miała miejsce w roku 2024 w styczniu. No i to się ciągnęło przez długi, długi czas. No i to faktycznie, mi się tak troszeczkę jakby wymsknęło słowo bunt. No nie jest to niczym spowodowane, dlatego że troszeczkę to już przybiera takie miano, powiedziałbym nawet a la buntu. No bo protest, strajk to można nazwać takie czynności, kiedy społeczeństwo się burzy, okazuje sprzeciw wobec władzy w jakimś zakresie, coś mu się nie podoba, więc protestuje, pikietuje, wychodzi na ulicę, okazując swój sprzeciw. No to tak jest dosyć logiczne, prawda? Nikomu tego nie trzeba tłumaczyć. Natomiast w Niemczech, no nie wiem, czy widzieliście, co tam się działo. To już można nazwać buntem, bo to już się pewne takie znamiona protestu w pewnym momencie kończą. Ja bym to nazwał bardziej buntem. O co chodzi? Niemieccy rolnicy się nie pierdaczyli w tańcu. Oni się nie patyczkowali z władzą. Jak mieli dosyć Bundestagu, jak mieli dosyć tego, co Olaf Scholz robi, no to się zebrali w kilka tysięcy ciągników, zabarykadowali dosłownie caluteńki Berlin, wszystkie najważniejsze arterie miasta rozsypali. No do tej pory jeszcze brzmi jak normalny strajk, ale słuchajcie dalej. Rozsypali, rozrzucili sterty obornika na ulicach niemieckiego Berlina, niemieckiej stolicy. I to w taki sposób, masowe ilości, to nie były jakieś tam troszeczkę, że na przykład trzeba było posprzątać. Nie, masowe ilości obornika, tak że auta nie były w stanie przejechać. Hałdy takie, kilkumetrowej wysokości, że po prostu zatarasowały drogi w 100%. Więc no to już jest takie działanie, można powiedzieć, karalne. Spokojnie by to podchodziło pod... A, widzisz, 95%, to poczekaj, dotnę to. Wytniemy to na równo. I od razu się sypie. Nie będę tam dojeżdżał co do milimetra, no bo bez sensu, nie? Ja bym chciał... No słuchajcie, nie wiem ile to wyjdzie. Zrobiłem, myślę, większość pola, ale mamy 3800, tam było 3900, no to prawie 6 ton. No to jest już bardzo ładny wynik. Ciekaw jestem, ile tego sypnie. Zaraz zobaczymy. No ta przyczepa powinna być zaraz załadowana na Full Metal Jacket. Myślę, że już tak naprawdę na Zico. No właśnie. Ta przyczepa ma chyba równe 6... Nie, 5 ton bodajże ma ładowności. Chyba, jakoś tak. To są dwie przyczepy 5-tonowe, jakoś to tak było. Chociaż zaraz to sprawdzimy. Już przyznam się szczerze, nie pamiętam po poprzednim sezonie, jak to było. Zaraz zobaczymy. Ale dwie przyczepy, myślę, wystarczą. To mi się wydaje, że nie powinno aż tak to ekstremalnie sypnąć, żebym musiał tutaj robić kilka przejazdów i żebym musiał jechać na drugą transzę. Myślę, że te dwie przyczepy wystarczą. Chociaż, kto wie. No tam jest takie przewężenie, bo by się wydawało może nawet, że nieco delikatnie ponad pół pola zrobiłem, ale tam jest takie przewężenie, to pole się zwęża ku końcówce, więc to jest już ponad połowa na pewno. No zobaczymy. Nie ma co spekulować i tak się zaraz dowiem. No, w każdym razie, obornik rozrzucili po Berlinie w taki sposób, że zatarasowali drogę. Zatarasowali w ogóle domy polityków, zatarasowali cały Bundestag, siedzibę władz, siedziby
wojewody, władz miejskich i tak dalej. Mało tego, powiem więcej, bo policja starała się z tym walczyć. Policja porobiła nawet całe blokady uliczne. To wyglądało niby jak w GTA San Andreas. Wiecie, no blokady takie, że nie można było przejechać, tylko że problem... Myślę, że policjanci niemieccy troszeczkę złapali ząka, bo prawdopodobnie spodziewali się, że w momencie, kiedy zrobią blokadę, to po prostu, no, jest blokada, to nie pojedziesz, no i co panie zrobisz? No nie pojedziesz, nie? No tylko, że tak troszeczkę chyba nie pomyśleli, no bo zapomnieli, jakie gabaryty mają współczesne maszyny rolne, prawda? Więc dla takiego fenta, co ma 600 koni, albo klasa potężnego, umówmy się, że barykada policyjna nie jest specjalnie wielkim jakimś tam problemem czy przeszkodą. Więc widziałem te nagrania z Berlina, jak po prostu rolnicy paranują te blokady, przejeżdżając nieomal po radiowozach, nie? I że tam na przykład droga na wprost jest zablokowana, a rolnik ma w dupie, on tam się nie będzie pierdaczył w tańcu, po prostu przewala się przez linię drzew, przez park. No i co? Wjeżdża sobie na chodnik, wjeżdża sobie na krawężnik, no w takie miejsca, gdzie przejeżdża sobie po nasypie, w takie miejsca, gdzie no, normalny pojazd nie przejedzie, nawet jeep terenowy miałby problem, no ale to jest ciągnik, no. I co mu zrobisz, nie? I widziałem, jak tam przewracają tą zieleń miejską, jak po prostu po drzewach ci rolnicy jeżdżą, taranując wszystko dosłownie, w sensie namacalnym, taranując, niczym potężnym monster truckiem. No i przepychają radiowozy policyjne, więc no już takie działanie, można powiedzieć, mocno tutaj nadwyrężające przepisy prawa, no za coś takiego to można normalnie iść siedzieć, prawda? Inna kwestia, że to co już w ogóle takie ekstremum ekstremów, co porobili, wyobraźcie sobie, że wzięli te beczkowozy z gnojowicą, takie wielkoskalowe, no bo to kilka tysięcy rolników takich naprawdę potężnych pikietowało, więc ten takie najpotężniejsze beczkowozy świata wzięli, podjechali pod siedziby władz i po prostu opryskali budynki władz gnojowicą w zmasowanym stopniu, więc no wyglądało to zjawiskowo, można powiedzieć, no ale zdecydowanie nasuwa nam się teraz pytanie, co tak potwornie wkurzyło niemieckich rolników. Oczywiście postulatów to oni tam mieli troszeczkę, lista postulatów tam była nieco dłuższa. Po części chodziło bezpośrednio o to, że Olaf Scholz chciał zlikwidować tak zwaną dopłatę paliwową w Niemczech. Uznał, że gospodarstwa rolne, że średnie gabaryty niemieckiego gospodarstwa rolnego są tak wielkie, że rolnicy spokojnie sobie bez tych dopłat poradzą, gospodarka na tym nie ucierpi, więc anuluje dopłaty paliwowe, bo przypominam, że coś takiego jest u nas w kraju polskim również. Zresztą już kiedyś o tym opowiadałem przy okazji farminga. Tutaj oczywiście jest to zagłębienie, tutaj mamy błoto, więc troszeczkę mniej jest samej rośliny, no bo po prostu tam, z tego co widzicie, gleba nie jest tak urodzajna i ta roślina nie chce rosnąć. Ale dobrze jest, i tak ładnie sypie. No, w każdym razie w Polsce też taka dopłata paliwowa jest. Już tam teraz nawet nie śmiem twierdzić, ile ona wynosi, bo te stawki się cały czas zmieniają. Jak ja o tym kiedyś czytałem, to ona wynosiła bodajże złoty 20 do 1 litra ropy. To się wydaje niewiele, ale jak ktoś ma naprawdę wielkie gospodarstwo rolne, potężne maszyny, to potrafi być w skali roku kwestia kilkudziesięciu tysięcy złotych. Więc to wcale nie są małe kwoty, nie? Więc nie ma się co dziwić, że rolnicy się wkurzyli. Natomiast w Niemczech chodziło o coś więcej. Dopłata paliwowa, a w każdym razie próba jej zlikwidowania, była tylko jednym elementem całego tego buntu. Natomiast główne hasła, z którymi niemieccy rolnicy wyszli na ulicę, na ustach, to były właśnie te hasła, które tutaj wam przedsiębrałem na tej serii, to znaczy właśnie sprzeciw wobec raczki ustawodawczej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rolnictwo, sprzeciw wobec przepisów ochrony środowiska, które uderzają bezpośrednio w małego i średniego rolnika, premiując w ten sposób potężne holdingi rolne, ogromne korporacje o zasięgu ogólnoświatowym, a co najmniej międzynarodowym. I tak naprawdę niszczenie w ten sposób całej struktury rolnej kraju, prawda? Więc niemieccy rolnicy poniekąd powiedzieli dokładnie to samo, co ja od wielu, wielu odcinków, nieomal od początku tej serii, staram wam się przedłożyć,
farmingu, czyli po prostu fakt, że Unia Europejska w ten sposób stara się zniszczyć na siłę małych i średnich rolników właśnie tymi swoimi przepisami prawa, które z pozoru wydają się być proekologiczne, z pozoru wydają się być nieszkodliwe, czasami troszeczkę nieprzemyślane, ociupinkę głupkowate, no ale tak naprawdę są piekielnie szkodliwe, bo uderzają w ludzi pracujących, tak? No dobra, słuchajcie, mamy kolejny zbiornik. Dobrze to wygląda, nie zamierzam kłamać. I chyba jednak wychodzi na to, że trzeba będzie zrobić kolejny przejazd, bo wydaje mnie się, i chyba specjalnie mi się źle nie wydaje, że no nie da rady. Po prostu nie da rady i się to chyba nie zmieści na tej przyczepie. Ale zobaczymy, zobaczymy, kto wie. Wszystko się może zdarzyć, wszystko się może zdarzyć, gdy serce pełne marzeń. Taka była niegdyś piosenka w latach 90. Gimby nie znają. Zresztą teraz nawet nie ma gimnazjum. Się zdewaluował ten tekst. Gimby nie znają. Kiedyś to był tekst, który ma tak troszeczkę ośmieszyć młodzież, a teraz no młodzież już nawet nie zna czegoś takiego, więc bardziej to już się tyczy odnośnie starych ludzi. Ja do gimnazjum jeszcze chodziłem. No dobra, jak to będzie? Jak to będzie, powiedz mi. Скажите меня, во что это? На pewno się nie zmieści. Już to widzę. Ewidentnie... No nie ma szans. Ale dobrze, dobrze. Im więcej sypie... Wow, ale że już? A to się nie spodziewałem. A to jestem w szoku normalnie. Dobra, to jedziemy. Znaczy co, nie będę na razie przeskakiwał na ciągnik. Jak już jadę kombajnem, to dokosimy kombajnem do końca i dopiero potem zamienimy maszyny. No ale trzeba będzie ciągnikiem jednak zrobić ten dodatkowy przelot. No dobra. Nie mam nic przeciwko. Kurde, to ile tego jest? Przepraszam bardzo. Jestem w szoku. Naprawdę, czekajcie. Tutaj mamy 10,5 tony. Czyli faktycznie te przyczepy obie, chociaż no jedna jest jednoosiowa, a druga jest dwuosiowa, to mają podobną pojemność, czyli mniej więcej te 5 ton. Jedna ma 5,5, druga 5. Okej. Okay. Czyli tam jest 10 ton. Tutaj mamy jeszcze jedną tonę. Czyli już ponad 11. Słuchajcie. Fajny pieniądz by z tego był, gdyby nie ten fakt, że ja to planuję głównie pod kuroki, nie? Nie pamiętam, ile miałem pszenicy w ostatnim sezonie. Chyba 15 ton. Czyli jeszcze więcej niż w tym sezonie. Zdecydowanie. No ale to było inne pole, nie? Wtedy to takie... No tamto pole było jeszcze większe niż to tutaj. Tamto ma ponad hektar. Więc no w tym sezonie tyle pszenicy nie będzie. I teraz pytanie, czy ja będę władny w ogóle cokolwiek sprzedać, bo... Wydaje mi się, że chyba zostawiłem sobie wtedy około 8 ton dla kur i mi jeszcze zostało, czyli myślę, że tak z 7 ton wypadałoby zostawić, to tak powinno być mniej więcej w sam raz. 7 ton, jeżeli bym zostawił, to w tym momencie byłbym władny sprzedać, żeby wam nie skłamać, ton. No zobaczymy, ile tego tak naprawdę wyjdzie, ale przy obecnej ilości, powiedzmy, że mamy te 11, no to 4 tony bym mógł wtedy sprzedać. To z tego wielkich pieniędzy nie będzie, ale zawsze jakieś tam kwoty. A wiecie, o co chodzi? No te kury też zarabiają. To nie jest tak, że to się wytraca, no bo w momencie, kiedy mam pszenicę na kury, to w tym samym momencie mam zysk z jajek, nie? No, ale ględząc dalej. Ostatnio skończyłem materiał opowiadając wam o tym, dlaczego ogólnie tak jest, że te wielkie gospodarstwa rolne, wielkoskalowe, są bardziej wydajne od tych małych. Podałem naprawdę sporo przykładów na potwierdzenie tym podobnej tezy. Dzisiaj wątek będziemy kontynuować, czyli będę dalej leciał z tymi przykładami. Nie wiem, na ile ten wątek postaram się wam rozbudować, bo ogólnie ten materiał chciałbym, żeby był o ciupinkę krótszy, z uwagi na to, że dzisiaj nie mam jakoś potwornie dużo czasu do nagrywania, no ale to jeszcze zobaczymy. W każdym razie, dodając wszystko do tych powodów, o których mówiłem ostatnio, no to kolejna kwestia polega na tym, że wielkoskalowi rolnicy, jakieś tam korporacje rolne mają przewagę nad tymi średnimi i małymi w tym, że oni mogą korzystać z usług specjalistów, tak? Czyli co tutaj mam na myśli, mówiąc specjaliści? Ja kiedyś nawet oglądałem taki program, to co prawda bardziej się tyczyło przyszłości cywilizacji ludzkiej, problemu przeludnienia na planecie Ziemia i tak dalej, ale w pewnym momencie tego programu, to było na National Geographic, skupiono się na kwestii rolnictwa i pokazano wyjaławianie się planety Ziemia i problemy z gruntami ornymi, z gruntami rolnymi na planecie Ziemia na przykładzie Australii. Że tam coraz więcej
hodowców i samych rolników, którzy parają się uprawą, ma potężne problemy z tym, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek zyski z hektara z uwagi na to, że grunt się wyjaławia. No i efekt jest taki, że po prostu no nie ma takiej możliwości pozyskiwania takiej efektywności rolnej roślin z danego hektara, prawda? I też to podawali na przykładzie takich bardzo, bardzo wielkoskalowych zakładów. No to już były gospodarstwa, które tam miały po kilkadziesiąt tysięcy hektarów. No i pokazywali, że rolnicy tak naprawdę nie są osamotnieni w tej walce z nieurodzajem, z suszą i tak dalej. Tam akurat był problem podawany na przykładzie tego, że ziemia nie przyjmuje wody. No bo wiecie, w Australii to ogólnie bardzo mało pada. No a tam jeszcze pojawił się ten problem, że ziemia się zasklepiła, to znaczy zamieniła się w taką skorupę, która tej wody nie przepuszczała. No i rolnicy, gdyby byli małymi rolnikami, być może by splajtowali, być może by zbankrutowali, być może by upadli, być może by musieli się przebranżowić, uciec do miasta czy coś w tym stylu, ale jako że byli potężnymi przedsiębiorcami, posiadającymi majątki na opiewającymi na gabaryty kilkudziesięciu tysięcy hektarów, to po prostu zatrudnili sobie na swoje usługi, na swój poczet chemików. Zatrudnili sobie firmy chemiczne, laboratoria, które przebadały szczegółowo, pobrano próbki tej ziemi, przebadano szczegółowo właśnie w tymże laboratorium, jaki jest skład, jaki jest profil tego gruntu, co z nim jest nie tak, że on tej wody, no kiedyś przyjmował tą wodę, niby tam tych opadów zawsze wiele nie było, ale kiedyś te znikome opady przyjmował grunt, teraz nie chce przyjmować, o co chodzi. No i faktycznie, chemicy przebadali te próbki, okazało się, że skład chemiczny ziemi się zmienił, że tam jakieś związki po prostu się poszerzyły, jakiś zabrakło, efektem czego opracowano specjalnie na poczet tych konkretnych przedsiębiorstw rolnych taką mieszankę chemiczną oprysku, która powodowała zmianę struktury chemicznej gruntu, efektem czego on się znowu odblokowywał. No i zobaczcie, jakie to daje możliwości. Ja podałem to na jednym konkretnym przykładzie, ale prawda jest taka, że wielkoskalowy rolnik no to ma większe możliwości pod każdym takim względem. Może sobie zatrudnić specjalistów, którzy przebadają mu grunt i doradzą, jakie herbicydy, jakie pestycydy, jakie tam nawozy stosować, jaką ilość wapna, dokładnie wyliczoną z dokładnością do grama, prawda? Żeby to było odpowiednie typowo dla mojej gleby. Powiem więcej, oni mają znacznie większe możliwości, dlatego że mogą stosować środki i metody, które są droższe, przez co no, to są środki i metody, których normalni rolnicy nie stosują. Chociaż wiecie co, ja bym mógł po prostu się zawinąć z tego pola, zjechać od razu z załadowanym zbiornikiem. Po co to od razu sypać na polu, skoro mogę to wysypać na gospie, nie? Już tak kiedyś robiłem. No tak zróbmy, tylko że będę musiał spiąć header, no bo z headerem niby też by się dało, ale to takie trochę średnio legalne. Ja pamiętam, za dawnych czasów to wszyscy rolnicy na wsiach z headerami podpiętymi jeździli. Nikt tam się nie pierdaczył w tańcu, żeby to jakoś rozpiąć, tylko po prostu poboczami się mijało i żniwa były niebezpiecznym okresem w roku, nie? Na drogach. A teraz troszeczkę inaczej jest. Teraz już te przepisy prawa no wymagają, żeby te headery rzeczywiście odpinać. Też się mogę mylić, mogę tam przekłamać, ale bodajże od 4 metrów wzwyż jest przepis, że po prostu ten header już trzeba odpiąć, co oczywiście idealnie się łapie na bizona, no bo on ma bodajże 4,2 chyba metra, jakoś tak. Chyba się nie mylę. No dobra, słuchajcie. Albo się mylę i to jest powyżej 4 metrów i bizon klasyczny się na to nie łapie. Ale to też możecie napisać w komentarzach, jak to dokładnie z tym jest. Czy ten header się... Zaraz, stop, tutaj coś nie klikło. Coś to nie kliknęło! Teraz powinno się ustawić. No, ale z jakiegoś powodu nie chce. O co to chodzi? Czemu to się nie ustawia? Czekajcie. No nie wiem, mam nadzieję, że nie spadnie. Bo takie miałem wrażenie, jakby się nie zazębiło ten mechanizm blokujący. I chyba miałem rację, bo tak jakoś... Ale czemu by się to nie zazębiło? Idealnie to położyłem. Dziwne. Najwyżej w transporcie się zdziwię, jak mi zleci w drodze. No trudno. Nie. Zaraz. Czekaj. Może ja to na odwrót położyłem. Teraz wleciało dopiero.
Ja pierdzielę, no to o co chodziło? Czyli dobrze to było ułożone, to nie wiem co to... Jakiś błąd moda czy co, że nie chciało od razu się ustawić. Nieważne, ważne, że jest zrobione. Więc wracamy na gospę i tak jak mówiłem, akcja koszenia zakończona, akcja słomy rozpoczęta. No tak naprawdę przechodzimy z wodospadu w rzekę, czy jakoś tak. Z rzeki, z deszczu pod rynnę. O, tak to miało być. Z wodospadu pod rzekę, dobry jestem. No nic, w każdym razie. Wbijamy wyższy bieg i ludziska rymcymcym z dupy dym. No i ględząc dalej, to są szeroko rozumiane większe możliwości niż ma przeciętny rolnik. No, rolnik wielkoskalowy może korzystać z żywności modyfikowanej genetycznie. Rolnik wielkoskalowy może korzystać z żywności, z jakichś tam ziaren lepszej jakości, które załóżmy mają wyższy współczynnik plonowania i tak dalej. Rolnik większej skali może nawet zapanować nad deszczem, przecież może prowadzić sobie opryski z powietrza za pomocą helikopterów, za pomocą samolotów opryskujących. Może dokonywać manipulacji pogody, to o czym przed chwilą powiedziałem, no bo wiemy, że rozpryskując w chmurach określone związki chemiczne jesteśmy w stanie wykreować opady atmosferyczne. O tym dokładniej opowiadałem przy okazji ogrywania farminga w tej pierwszej serii na Elm Creeku, no ale takie rzeczy się dzieją w dzisiejszych czasach i to nawet nie jest specjalne science fiction. Dobra, rozepniemy się. Tutaj rozstawimy sobie. No i bym spróbował to wysypać bezpośrednio z kombajnu. Przy odrobinie szczęścia może się uda. Może trochę ciasno będzie, ale zobaczymy. Bydzie czy nie bydzie? Chyba nie bydzie. Trochę za ciasno. Szlak. Czekaj, czekaj. Podjedziemy jeszcze kawałątek. Ho, ho, ktoś mnie do domu przyszedł, zaraz wracam. A tu was mam, a wróciłem, a już myśleliście, że mnie nie będzie, że nie wrócę. Sztoper, sztart i rym, cym, cym, z dupy dym. Zaraz zobaczymy, czy to da radę zrobić. Jestem niezmiernie ciekaw. A, dupa. Ja to pamiętam, jak to było sezon temu, że ta żmijka tutaj to tak trochę dziwnie działa. To znaczy, ona ma bardzo dziwnie wytypowane miejsce zrzutu, że tym kombajnem to trzeba było tam dalej podjechać. Ale to podjedziemy, spokojna rozczochrana. Tutaj sobie odsuniemy od razu Ursusa. Ale rower, no to kooperuj ze mną. Odsuniemy... Serio? To było bardzo mądre. Odsuniemy sobie Ursusa. A, jest lato, 15 stopni. W ogóle dziwna ta gra. W sierpniu jest 15 stopni, w zimie jest minus 3. Jak dla mnie to taka amplituda temperatur z dupy wzięta, to znaczy w zimie to powinno być minus 15, a w sierpniu to powinno być plus 30. No nie wiem, może się nie znam, no ale bym tak powiedział. Dobra, otworzymy se to, otworzymy se tamto. Uruchomimy to i owo. Odsuniemy się tym ciągnikiem, zresztą i tak nim muszę jechać na pole, więc to na jedno wychodzi. Chociaż na razie nim na pole nie pojadę. Na razie go tylko odstawię tutaj troszeczkę na poboczu i zaraz zobaczycie dlaczego. Wszystko się wyjaśni, na razie będę dla was enigmą. Takie to moje materiały trzymają w napięciu po prostu. Emocje sięgają zenitu. No tu jest szeroko, to mogę przystanąć, okej. Czyli to jest to. Żal mi się będzie też rozstawać z tym Ursusem, ale wiecie, że on jest teraz pierwszy do odstrzału, prawda? No bo to już... Już mam teraz trochę mocniejsze ciągniki u siebie na gospie. Więc trochę żal, ale z drugiej strony, no... Kupimy coś lepszego, nie? No i teraz tak. Zobaczmy, gdzie to będzie dokładnie ten punkt. Ten poligon. Żeby to zrzucić. On był gdzieś tu dalej. Ja pamiętam, że się sam kiedyś zdziwiłem, że to tak daleko w ogóle chwyta. Chociaż ja go tutaj nie widzę, powiem szczerze. No i jak to będzie? Kiedyś to się gdzieś tak daleko musiałem ustawić. No ale bez przesady, aż tak to chyba nie. Dobra, nie znajdę, to po prostu olejemy temat i przeładuję sobie na przyczepę, a potem... Oj, oj, jedzisz! No mówiłem, że to się tak nie pokrywa trochę, no. Dobra, ale usmyrgany, ty! Ugównił się, aby wyczyścić. Wydmuchamy chociaż. Wiecie, filtry i tak dalej, co by się tam nie zadławiło. Dobrze, dobrze. Trzeba kombajn przedmuchać ze wszystkich stron. Młockarnie, sieczkarnie.
Duparnie i sralnie, tak jest. O, tero tak, od razu lepiej. No dobra, czyli to już mamy zdane. Składamy rurwę. Na razie kombajnu nie będę ładował nawet pod zadaszenie, tylko go wstawię gdziekolwiek z boku, dlatego że, no wiecie o co chodzi, za niedługo to... Chociaż w sumie nie tak za niedługo. Chciałem powiedzieć, dobra, wjadę nim. Chciałem powiedzieć, że niby kukurydza, ale kukurydza to jeszcze troszeczkę wody w rzekach upłynie, no bo to na litość boską kukurydza to jest dopiero końcówka roku, nie? Nawet do tego stopnia, że powiem szczerze, w 2023 roku tam były takie troszeczkę te pogody niesprzyjające, to ja widziałem rolników, co to jeszcze pod koniec grudnia potrafili kukurydzę ścinać. Więc no, to jest już taka mocno zimowa uprawa, bym rzekł. Chociaż to pewnie też taka delikatna anomalia pogodowa, bo wątpię, żeby co roku w grudniu ścinali rolnicy kukurydzę. Ale też musimy pamiętać o tym, że klimat naszego kraju się zmienia cały czas. To też po prostu cały czas inne rzeczy się tutaj dzieją. Dobra, podjedziemy teraz tym na pole. Prawdopodobnie już rozszyfrowaliście, dlaczego nie wziąłem Ursusa, bo Ursusa weźmiemy na koniec. Teraz podjadę tym, no to tutaj rowera rzecz jasna nie załaduję, bo mam prasę. A tak to to... Chociaż mogłem tego rowera już wcześniej podwieźć, a potem po prostu rower wywieźć. Ale nieważne, zrobiłem jak zrobiłem, to jest moja odwrotna inteligencja. Tak czy inaczej, LTZ-em będziemy sobie prasować i mam nadzieję, że fajna akcja z tego wyjdzie. Z pewnością wszystkiego nie poprasujemy na tym odcinku, bo to jest fizycznie niemożliwe, ale trochę się zrobi. Myślę, że zrobimy tak samo jak w sezonie poprzednim, to znaczy będę miał z pewnością nadwyżkę słomy nad to, co jestem w stanie z pola zebrać, bo mam tylko jedną przyczepę pod słomę, więc po prostu sprzedam to, co będzie w nadwyżce, a resztę sobie zostawię. No nie wiem, ile tam zostawię, no trochę sobie zostawię dla świń na podścielanie, bo wiadomo, że świnie to słomy nie jedzą, tylko to jest na podściółkę, więc tam tego też za dużo nie schodzi. Co prawda mam 25 tuczników chyba, to dosyć sporo, ale z drugiej strony jak to idzie tylko na podściółkę, to też jakieś takie zaporowe ilości tego nie schodzą, nie? Więc nie jest tak źle. Dobra, teraz tak. Ładniej by ta akcja wyglądała, jako że mam żółtą prasę, gdybym tutaj wjechał Belarusem, dlatego że żółty do żółtego, no to fajnie by się komponowało, ale nie bez powodu wziąłem LTZ-a, po prostu LTZ też u mnie na gospie długo nie zagości, no to sobie pomyślałem, że jak to też będzie taki ciągnik, powiedzmy jeden z tych pierwszych do odstrzału, to chociaż sobie nim pojeżdżę teraz. Teraz tak, czwóreczka, no czwóreczka, to jest mocny ciągnik, to sobie poradzi z dwiema przyczepami na lajcie. Zresztą on sobie radził z dwiema przyczepami, jak miałem jedną 8-tonową, to teraz ja mam 5-tonowe, to tym bardziej. No i zwijamy na gospę, zobaczymy, ile tak naprawdę tego dobrodziejstwa sypnęło. A kontynuując ten wątek, o którym wam opowiadałem wcześniej, włączę se koguta nawet, niech tam sąsiedzi widzą, niech oglądają, jak mi ładnie sypnęło, ile to bogactwa u mnie na gospie jest. Aha, niech im oko zbieleje. Tak jest, no oglądaj Krzychu, patrz tutaj no. Już tak, patrzcie, jak sąsiad tak niby takim rakiem chodzi, tu se owija, tu przystanął, że niby się ogląda na niebo, na ptaki, a to dosłownie chciał przystanąć tylko po to, żeby obejrzeć, ile mi sypnęło. Wydało się, Józiek, co ty myślisz, że ja takich machlojek twoich nie znam, tak? Ty tylko jesteś ciekawski, ile to psia jego jucha sąsiad będzie miał pieniędzy w tym sezonie. Dobra, teraz tutaj, no po tej publicznej drodze to bardzo krótki urywek jeżdżę tak naprawdę, ale to dobrze, nie będę się mieszkańcom narażał. Bo wiecie, ciągniki to hałas jest, brud, no bo to wiadomo, zawsze trochę z tych kół błota odejdzie na tego. Dobra, musimy włączyć niższe przełożenia, bo coś tak troszeczkę ten silnik zdychał przy dwóch przyczepach i na niższym to na lajcie. I teraz nie wiem, jakbym to sypał, ale coś wymyślimy. Myślę, że jakoś to ogarnę. Najpierw bym... Chyba bym się najpierw rozpiął, a dopiero potem podjeżdżał, bo to takie jest. Ale zobaczymy, zobaczymy jak się uda podjechać. Zobaczymy na co to miejsce na gospie pozwoli. Z pewnością, jeżeli by się udało, to na początku spróbowałbym sypać tą tylnią, a dopiero potem tą środkową, nie? Zobaczymy. Dobra, przybliż mnie kamerę, Janusz. Tu mam header, trochę tak z dupy ustawiony. Więc muszę header minąć. To minąć. Minąć się z powołaniem. Podjedziemy tutaj. Może by się to udało, zaraz zobaczymy. A może w ogóle.
Zobaczymy, zobaczymy. No i widzisz, udało się. Ale dobrze, ale zacnie. Pięknie. I teraz bym się rozpiął z tamtą przyczepą. I zrobimy tą drugą. Czyli robimy nakrętkę. Zacnie, piknie, piknie, zacnie. I pojedziemy tędy. Ale mi będzie żal się tego Ursusa pozbywać. No to jest taki piękny kombajn. Fu, kombajn, ciągnik. Rzecz jasna. Że coś wspaniałego. No i teraz ta przyczepa. Tutaj bym się tak nagiął w drugą stronę i powinno dać radę. Przejeżdżamy. No tam będę musiał chyba trochę wycofać. No, żaden problem. Zrobi się. A nawet nie trzeba było cofać, ale i tak trochę podcofam. Żeby tam nie było. No i bydzie. No i teraz się dowiemy, ile tego wszystkiego do kupy wzięte zostało. Wow! Okej. Wyłączę, nawet już tam nie będę parkował. Ile tego będzie? Powiedz no mnie. Powiedz mi, Janusz, powiedz mi, Janusz. Teraz zobaczymy. Pszenica. No to słuchajcie, to chyba dokładnie taki sam wynik zrobiłem jak rok temu. Chyba nawet o ciupineczkę lepszy, wydaje mi się, że tak tyci, tyci o ciupinkę lepszy. Bo wtedy chyba to było niecałe 15 ton. No, a sobie jajec rozgryźć nie dam, ale wydaje mi się, że 14800, coś tam w tych granicach, może nawet 14900. No a teraz było ponad 15, czyli no bardzo dobry, udany sezon. 5 ton mamy owsa na sprzedaż, tutaj mi zostanie na sprzedaż, jeżeli bym sobie zostawił powiedzmy w okolicach 7 ton, no to 8 ton bym miał na sprzedaż, nie? Jeżeli dobrze liczę. 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4, na 15, 16, no 7 ton na sprzedaż. No to i tak jest bardzo fajnie, to zawsze się tam coś na tym zarobi. No i teraz jeszcze jedziemy po słomę, bo oczywiście pszenica to nie tylko to, pszenica to także i tamto. Ale czekaj, po co ja ten rower? Z dupy, teraz to mi ten rower niepotrzebny jest tak naprawdę. Jakoś tak, nie wiem, to dobrze rozplanować, a w końcu nie rozplanowałem, bo przecież po co mi tam jest rower, skoro ja tam będę miał teraz dwa ciągniki. A będę musiał nimi zjechać. Więc nieważne. Dobra, pojedziemy troszeczkę od środka, żeby nie było. No, i ludziska ględząc dalej, mówiłem o tym, jakie to wielkoskalowi rolnicy mają możliwości. No tych możliwości naprawdę mają bardzo dużo. Weźmy to pod uwagę, że to jest większy kapitał, tak? Czyli przede wszystkim większe możliwości z perspektywy inwestowania w nasz rozwój. Co za tym idzie, to właśnie to będzie ta grupa społeczna, ta grupa mieszkańców krajów Europy, no i krajów pierwszego świata, bo to nie tylko o Europę idzie, która to grupa pierwsza zainwestuje oczywiście w autonomiczne maszyny rolne, tak, w automatyczne, autonomiczne maszyny kierowane sztuczną inteligencją. To się dzieje już na naszych oczach i to jest coś, co może zredefiniować przyszłość cywilizacji ludzkiej nie do końca w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo tak naprawdę tyczy się to nie tylko rolników. Ktoś mi powiedział, bardzo dobrze. Jeżeli rolnicy na przykład będą mogli pracować, no nie tyle mniej, bo nie bądźmy naiwni, że to tak zaowocuje, to tak jak Karol Marx kiedyś w momencie rewolucji przemysłowej postulował, że rozwój maszyn parowych doprowadzi do tego, że ludzie będą pracowali mniej. Trochę racji w tym było. On napisał właśnie to słynne prawo do lenistwa, taki postulat. Nie, trochę w tym prawdy było, no bo ludzie pracują mniej niż dawniej. No w dawnych czasach potrafiło się pracować 6 dni w tygodniu i to po 10 godzin na dobę. Dzisiaj standardem jest 8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu, czyli lepiej pod każdym względem. Ale nie zmienia to faktu, że znaczna część zysków, tej nadwyżki dochodów, które wykreowały nam maszyny, weszło po prostu w zyski uprzywilejowanych grup społecznych, warstw społecznych, a i przy, czyli właścicieli fabryk, w to, żeby oni sobie mogli kupić Maybacha. Druga kwestia jest, co jest? Aha, jeszcze nie obniżyłem, no właśnie. Tak coś czułem w moczniku, że coś mi tu nie bangla. Ej. Halo. What the fuck? Okej.
trochę nie rozumiem. Ha. No jestem w szoku. Okazuje się, że jest błąd moda. Nie dość, że cały czas mam zakleszczoną skrzynię biegów, tak jak mówiłem wcześniej, nie da się zrzucić czwórki do tyłu, tak zwanego wstecznego zająca. No to odstawię to na bok i tyle w temacie, nie? Albo zrobimy szybkie machnion. Wymienimy ciągniki. Tak wam powiem. To będzie takie najrozsądniejsze, czyli LTZ niech zbiera, a kostkować będzie Ursus. Tak bym to widział. O co chodzi? No widzieliście, wałek WOM się nie podpiął. Teoretycznie mod działał, dlatego że pomimo niepodpiętego wałka WOM prasa chodziła. Tak naprawdę w realnym świecie nie powinna była chodzić w takiej sytuacji. Ale nie zmienia to faktu, że no słabo to po prostu wyglądało, więc raczej by mi zależało na tym, żeby to wyglądało bardziej realistycznie. Czyli zrobimy sobie chyba najbardziej klimatyczne zbieranie słomy, jak to tylko możliwe. Zbierana słoma będzie przy pomocy Ursusa C360, starego, polskiego, dobrego Ursusa C360, jeszcze z kabiną najbardziej rozpowszechnioną, czyli orzeszkiem, tak? Tak zwanym żółwikiem. Więc no, klimat w opór. To już większego klimatu się nie da zrobić. No i teraz się podpina pięknie, no Terotano. O, Terotano. Dobra, opuszczamy i teraz tak. Ustawienia prasy. Ładowacz. Czekaj, bo to wyłączona prasa, rozmiar beli. Żeby to nie było, że znowu se przeklikałem. Kiedyś tak już miałem na Zdziechowie, że niechcący zmieniłem rozmiar beli przy prasie i potem efekt był taki, że nie mogłem w ogóle nic potem zebrać. Taką przyczepą samozbierającą, więc chciałbym sobie przetestować, mam nadzieję, że to gdzieś będzie tutaj napisane, ale to będzie w przyczepach samozbierających, czyli by to było ludziska tutaj. Nie ma! Aha, czyli to będzie do zbierania bel w takim razie. Tutaj musi być ta autosanka, mam nadzieję, no jest. I tutaj będzie napisane, jaki to rozmiar akceptuje. 90 cm, czyli taki właśnie jak robię. No to fajnie, okej, okay. No już się bałem, że może tam się coś rozregulowało, ale tak źle to nie ma. Czyli w takim razie robimy tak. V? Nie, V już jest, no to B. Ogień na tłoki! No i naprawdę klimat w opór, chciałoby się... O, ale to jest klimat, słuchajcie! O Boże, jakie to piękne. No naprawdę. Myślę, że dzisiaj nie zdążymy zebrać tego z pola, ale jakbym to zwałował, to już naprawdę będzie... zwałował. Jakbym to skostkował, to już naprawdę będą światli ludzie. To bym powiedział, że będzie bardzo prima sort. I tak też postaram się zrobić. Ale no kurna, by się to nadawało na miniaturkę. No kto wie, czy nawet o tym nie pomyślimy, słuchajcie. Tylko może nie podczas tego przejazdu, tak żeby było przodem do słoneczka. Ale to by nawet było fajne. Taka miniaturka, rym cym cym z dupy tym. Dobrze by to wyglądało. No dobra, póki co jadymy. I myślę, że na słomie też się tutaj sporo zarobi, bo jeżeli z samej pszenicy zarobię mniej ze względu na kury, no to kury mi słomy nie zjedzą, prawda? No, tak czy inaczej, zacząłem mówić o tych maszynach autonomicznych. To jest tak naprawdę wielki problem dla ludzkości, bo nam się wydaje, że maszyny autonomiczne spowodują, że człowiek będzie się mógł bardziej lenić, tak samo jak postulował kiedyś Karol Marx w przypadku samej maszyny parowej. Jest to do końca prawda, prawdopodobnie doprowadzi to do gigantycznego kryzysu, bo nie ma granic podobnego myślenia. To jest ten problem, że nie ma granic podobnego myślenia. Możemy zastąpić człowieka. No i to jest otwarte zdanie. Zdanie, które teraz kończymy słowami w jeździe samochodem, w jeździe ciągnikiem siodłowym, w jeździe pociągiem. Tworzone są pociągi autonomiczne, na przykład w Japonii jeżdżą pociągi, które nie mają żadnego kierowcy. Wszystkim zawiaduje komputer, sztuczna inteligencja. Działa system, jak najbardziej działa i to jest piekielnie wydajny w dodatku. No, Tesla tworzy taksówki, które mają być bezzałogowe, które mają być no, również zawiadywane komputerem. Do tego już słyszymy od europejskich polityków, że w przyszłości w europejskich miastach to w ogóle nie będzie można do miasta wjechać autem, które nie jest autonomiczne. No dobra, ale to jest tylko jeden sektor gospodarki. Już słyszymy o autonomicznych maszynach rolnych. No bo się o tym słyszy bez przerwy, na dobrą sprawę, tak?
Cały czas. Non-topper. Słuchajcie, jakby to zrobić? Ja tu muszę jaką miniaturkę nachrędolić. To po prostu nie może być, że będzie inaczej. Ja mam go dom. Więc dajcie mi sekundkę. Wybaczcie, ja wiem, że miałem miniaturki robić poza nagrywaniem. Ale po prostu to tak fajnie wygląda. Się nie mogę powstrzymać. Coś tam się wybierze, myślę. Parę takich strzałów zrobię, przejeżdżając przez pole i myślę, będzie naprawdę zacnie. Czy ja się tu wyrobię? Tak trochę wąsko przy tym drzewie, ale daję radę. Tam, powiedzmy, delikatnie omiotłem gałęziami po karoserii, ale... Ale wszystko jest... Everything is under control. Dobra, jeszcze bym szczelił taką. No i jadymy. Jedziemy poprzeczniaczek zrobić, myślę. Chociaż tak naprawdę mógłbym zrobić to mniejsze pole teraz, a dopiero potem kończyć to wielkie. No, tak naprawdę nie ma reguły, bo nie ma jakiegoś złotego środka. Jak nie zrobię, to będzie dobrze. I tak muszę to wszystko przejechać. I tak, w jakiej kolejności nie robi żadnej różnicy. Już się słyszy o autonomicznych maszynach rolniczych sterowanych przez sztuczną inteligencję, gdzie ten wątek bardzo, bardzo, bardzo dogłębnie wam go przedkładałem w tej pierwszej serii Zagrajmy w Farminga na Elm Creeku. Ale tak naprawdę nie ma granic takiego myślenia. Już się mówi o automatycznych maklerach giełdowych, którzy będą mieli ogromną wiedzę i sami będą analizowali na przykład kiedy kupować, kiedy sprzedawać aukcje. Powiem więcej, podobno największe na świecie domy aukcyjne, domy giełdowe, giełdy. To źle powiedziałem, dom aukcyjny to jest co innego. Największe na świecie firmy maklerskie, giełdowe, korzystają właśnie z usług maszyn. One już nie posługują się tylko i wyłącznie, tak jak to w dawnych czasach było, jak Wilk z Wall Street pokazywał, że no jest człowiek, ma jakieś tam, powiedzmy, przewidywania rynkowe, jakąś wiedzę, jakieś umiejętności i na zasadzie jego widzimisię my kupujemy i sprzedajemy, uzależniając od tego kapitał tak naprawdę tysięcy, czasem nawet dziesiątek tysięcy ludzi. No nie, podobno największe domy maklerskie w dzisiejszych czasach już korzystają z automatów sztucznej inteligencji. Już się mówi o tym, że sztuczna inteligencja może zastąpić profesorów na uczelniach. Już się mówi o tym, że roboty lekarskie, operacyjne, działające na zasadzie sztucznej inteligencji, mogłyby przeprowadzać wydajniej operacje od lekarzy, że byłoby łatwo takich lekarzy zastąpić i tak naprawdę no byłoby to lepsze, bo robot by zrobił operację szybciej, robot by dokładniej wiedział, co zrobić, miałby lepszą precyzję ruchów, nie myliłby się, nie byłoby takiej możliwości, że robot na przykład mu gdzieś tam ręka poleci i jakiś tam ruch skalpelem zrobi źle. Więc no... To ja tak naprawdę cały czas lecę konkretnymi przykładami, ale to nie ma granicy takiego wymieniania. Człowieka można zastąpić dosłownie w każdym zawodzie. Na placach budów w Azji już pracują roboty tynkujące i murujące domy. Więc już nawet z tak prostych zawodów jak zwykły tynkarz, murarz rezygnujemy. Nie ma granic takiego myślenia, więc no rolnicy mają się oczywiście czego obawiać, natomiast zwykły rolnik czegoś takiego nie wdroży. Zwykły rolnik nie będzie go stać na to, żeby zakupić sobie autonomiczną maszynę rolniczą, która będzie kosztowała załóżmy 5 milionów złotych, czy tam załóżmy milion euro. No zwykły rolnik tego nie zrobi. Kto to zrobi? A oczywiście potężna korporacja rolna. Potężna korporacja właśnie posiadająca po kilkanaście, po kilkadziesiąt tysięcy hektarów, ich na takie zmiany będzie stać. I to jest potężna groźba dla rolnictwa ogólnoświatowego, bo to będzie wyznaczało i zmuszało ludzkość do zmiany w ogóle całego sektora gospodarki. Ja nie mówię tylko o tym, że setki tysięcy ludzi, wręcz miliony ludzi na całej planecie Ziemia straci pracę przez to. No ale przede wszystkim też o tym, że uzależni nas to od maszyn, prawda? To jest potężna groźba. Wiecie, ja nie chcę tam snuć jakichś scenariuszy niczym rodem z teorii spiskowych foliarzy, że maszyny się mogą zbuntować. No, jeżeli to będzie prawdziwa sztuczna inteligencja, to jest normalne i oczywiste, że się mogą kiedyś zbuntować, bo to one będą myślały, a nie człowiek im napisze program od podstaw, tak? No ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że maszyna jest podatna na impulsy elektromagnetyczne. Chodzi o to, że maszyna jest podatna na to, żeby nie się zepsuć. Chodzi o to, że maszyna jest podatna
na zmiany warunków pogodowych, klimatycznych. Chodzi o to, że maszyna jest podatna na hakerów. Wystarczy jeden haker i nagle się okaże, że nie mamy chleba w Polsce, bo na przykład wszystkie maszyny, które nie zajmują się koszeniem zboża, padną, się wyłączą, czy coś się, jakiś moduł w nich zepsuje, prawda? Więc to jest wcale nie takie bezpieczne i ja bym sobie takiej rzeczywistości i przyszłości nie życzył, a ja wymieniam tylko konkretne przykłady tego, jakie są groźby tym podobnego świata. Tych przykładów jest dużo, 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 dużo więcej. Więc tak naprawdę, no, powinniśmy się zastanowić, czy w ogóle chcemy w tym kierunku odchodzić. W każdym razie nie o tym chciałem. Chciałem o tym, że to właśnie wielkoskalowi rolnicy to wdrożą, bo to jest kwestia czasu. To nie jest kwestia pytania czy, tylko bardziej kiedy. I w ten sposób, no, to wypracują sobie potężną nadwyżkę zysków. Czy ja rozpiąłem tą... Super, rozpiąłem prasę. Jestem gigantem umysłowym. Będą w stanie wypracować gigantyczną nadwyżkę zysków nad stratami, no bo w tym momencie rolnik będzie ponosił koszty normalnej pracy, uczciwej pracy. No a przecież... No maszyna nie woła jeść. Maszyna nie tworzy związków zawodowych. Maszyna nie musi mieć wolnego czasu. Maszyna nie musi mieć napiwków. Maszyna nie musi mieć płaconych nadgodzin. Maszyna w ogóle nie musi mieć płacone. Operator maszyny, jakiś tam informatyk, który ją serwisuje, musi mieć zapłacone. Z pewnością jego garza będzie większa niż zwykłego rolnika, tylko że taki operator może opierdzielić podczas jednej dniówki, załóżmy, 10 maszyn, albo nawet 20 maszyn na polu, a rolnik opierdzieli pracę jednej. Więc inna kwestia, że maszyna może pracować 24/7 i maszyna się nie zmęczy nigdy, maszyna nie musi spać. Więc w tym momencie, jeżeli dojdziemy do takiej rzeczywistości, a moim zdaniem dojdziemy, no to rolnicy przestaną istnieć. To będzie grupa zawodowa, która wyginie w naturalny sposób z tego powodu, że nie będzie się opłacało ich utrzymywać. Po co? Chyba że ktoś będzie miał fetysz, tak? Tak jak w dzisiejszych czasach ktoś ma fetysz zdrowej żywności, no to potrafi zapłacić więcej za żywność, która jest niemodyfikowana genetycznie, która jest zdrowa, pochodzi od wiadomego źródła. No w przyszłości z pewnością też tacy ludzie się pojawią. Ludzie super bogaci, którzy będą mieli nadwyżki finansowe, którzy będą skłonni do tego, ażeby w ten sposób te nadwyżki zainwestować. Ale umówmy się, że to będzie nisza. No większość społeczeństwa, jeżeli chleb będzie mógł kosztować połowę tego, co teraz, hipotetycznie, gdyby tak było, no to z pewnością większość społeczeństwa się uśmiechnie i powie: dobra, niech tak będzie. Czemu nie? A no właśnie, więc tutaj, no naprawdę z tej perspektywy, no to rolnicy przestaną istnieć. A to wcale nie będzie dla nas dobrze, jeżeli rolnicy przestaną istnieć. No ale to taki, powiedzmy, bardzo rozbudowany wątek. Ja nie do końca chciałem teraz opowiadać o takich rzeczach, więc powiedzmy, że zawrócimy z tej ścieżki. No ale autonomiczne maszyny to również jest wyznacznik tych wielkoskalowych gospodarstw rolnych. Natomiast nie oznacza to, że wielkoskalowe gospodarstwa rolne, że tacy producenci masowi, producenci żywności są lepsi od tych małych pod każdym względem. To też nie jest prawda i skłamałbym, gdybym powiedział, że tak jest. Bo mały rolnik też ma pewne przewagi. Mały rolnik też ma pewne tutaj rzeczy, którymi może zaszachować takie korporacje. Jeden z takich czynników już podałem. Mały rolnik może stać się lokalnym dostawcą zdrowej żywności, która jest certyfikowana, która jest klasyfikowana, która tak naprawdę jest z wiadomego źródła. Jeżeli my mamy plantację, załóżmy, no nie wiem, jakąś tam uprawę pszenicy na 15 tysięcy hektarów, mamy spółdzielnię rolną, to my w tym momencie nie będziemy dostarczali żywności do restauracji. My pojedziemy do skupu albo do producenta żywności, na przykład, tak jak podawałem to na przykładzie w zeszłym odcinku, czyli sadownik pojedzie do Tymbarku i sobie sprzeda od razu 20 przyczep jabłek, nie będzie się tam na targowisko fatygował, no bo po co? No a na targowisku wiadomo, że zawsze takie najzdrowsze i z wiadomego pochodzenia i w przyszłości takie targowiska, myślę, też będą istniały. Przede wszystkim dzisiaj w modzie jest to, że właśnie przy tych wielkich aglomeracjach ludzkich, gdzie no wielkie miasto to i kreuje bardzo zamożnych ludzi, prawda? Przy takich wielkich aglomeracjach ludzkich
często spotykaną tendencją jest taka, że wyszukane, drogie restauracje biorą produkty spożywcze na poczet właśnie tej restauracji z lokalnego źródła, małoskalowego rolnika, właśnie ze względu na to, że możemy poświadczyć, że to jest od niego. Nikt nam nie zarzuci, że nie wiadomo skąd to wziąłem. No bo to jest ten rolnik, to jest ten Jasiu. To jest Jasiu Foltyn, co mieszka 30 km od miasta. No nie wiesz, gdzie on mieszka, przecież mogę ci pokazać paluchem jego gospę, nie? Więc z tej perspektywy wielkoskalowe rolnictwo nigdy nie wyprzedzi tego rolnictwa małej skali. No to jest jeden z niewielu, jedna z takich niewielu zalet, ale dosyć inwazyjna i myślę, że też taki mały rolnik będzie dzięki temu w stanie znaleźć swoją niszę na rynku, tak? Swoje zapotrzebowanie. Swój popyt, tak? Inna kwestia to sam ten fakt, że z natury od mniejszych rolników zdecydowanie ta żywność zwykła być bardziej właśnie taka zdrowa. O tym dlaczego też jeszcze będę ględził na kolejnym klipie, no ale to chyba nikogo specjalnie nie zdziwię, że no w momencie kiedy pracujemy na małą skalę jesteśmy w stanie dojrzeć to wszystko, jesteśmy w stanie doglądać naszego dobytku, dbać o każde zwierzę, dbać o każdą roślinkę. Nie, to tak jak kanał Kociska na przykład. No jest taki youtuber Kocisko75, już wam wielokrotnie mówiłem o tym, że też gościa oglądam. On prowadzi sobie bardzo małoskalową plantację tytoniu. To jest niewielki rolnik, on ma bodajże 10 hektarów, bo chyba nie więcej. Więc chciałoby się powiedzieć, że to jest rolnik, który nie może się sam utrzymać, bo 10 hektarów w naszym kraju to nie wystarczy do tego, żeby ktoś mógł wyrobić na chleb. Nie jest to do końca prawda, bo wszystko jest uzależnione od tego, co ty w ogóle, człowieku, trzymasz, tak? Jeżeli masz pszenicę, czy jakieś tam inne żyto, to z 10 hektarów nie wyżyjesz. Ale są takie uprawy, które wymagają zwiększonego natężenia pracy, właśnie takiego rolnictwa precyzyjnego, które potrafią zaowocować gigantycznymi dochodami. I na przykład youtuber Kocisko, pomimo tego faktu, że ma te 10 hektarów, to ręcznie zbiera tytoń, on uprawia tytoń, jest to towar akcyzowy, towar bardzo kosztowny, gdzie faktycznie no z hektara, on się nawet kiedyś śmiał, że z hektara to on potrafi 40 tysięcy, 40 bodajże 5 tysięcy zarobić, nie? Oczywiście to nie jest zysk na czysto, bo do tego jeszcze dochodzą pewne koszty, ale koszty też ma mniejsze niż inny rolnik, dlatego że na przykład inny rolnik musi robić rozsiewanie nawozu obszarowe, a Kocisko sobie robi precyzyjne bezpośrednio przy nasionku, to też mniej nawozów do tego schodzi i tak dalej, więc no wiecie, wszystko kwestią kombinowania, wszystko kwestią tego, co człowieku wybierzesz, jaki profil swojej działalności wymyślisz. Co nie zmienia faktu, że on też właśnie mówił, że jeżeli chce się prowadzić gospodarstwo rodzinne, to on uważa, że jeżeli nie chcesz zatrudniać zewnętrznych, dodatkowych ludzi, to tak naprawdę powinieneś mieć w zakresie tytoniu co najwyżej 5-hektarowe uprawy, bo więcej hektarów już nie obrobisz, z uwagi na to, że to wszystko trzeba zrobić ręcznie, z uwagi na to, że potem to fabryki tytoniowe, w sensie papierosowe, skupy tytoniu też nie przyjmują tytoniu dowolnego, wymieszanego, tylko to trzeba klasyfikować, to trzeba posortować. Takie liście do takich, większe do większych, mniejsze do mniejszych, przebarwione do przebarwionych. To wszystko muszą zrobić ludzie. Maszyna oczywiście prawdopodobnie też by to zrobiła, no ale jednak robią to ludzie. Zarówno w wielkoskalowej produkcji, jak i w tej małoskalowej. Więc efekt jest taki, że no nie przerobisz pewnej ilości, no bo musiałbyś zatrudnić pracownika i wielkoskalowemu się opłaca, małoskalowemu już nie. Jeżeli masz rodzinne gospodarstwo, no to ci się nie opłaca. O ty w dupę jego mać, zacne to dzisiaj było w opór ludziska, myślę, że efektywnie ten czas żeśmy spędzili, mamy kolejne płody rolne, 5 ton będzie owsa do sprzedaży w tym sezonie, będzie co najmniej te myślę 7 ton pszenicy, no coś w tych okolicach, myślę, że 7 ton pszenicy to sprzedamy, resztę dla kur i przede wszystkim co najważniejsze ludziska, bardzo, bardzo, bardzo dużo słomy, bo umówmy się, że dla świń to mi wystarczy to, co jest tutaj, nawet na tym małym polu to już będzie z nawiązką. Myślę, że świnie tyle nie wykorzystają, to nie ma szans. Natomiast no ja tu mam jeszcze to wielkie pole, nie? Więc tutaj naprawdę myślę, że kilka kursów na skup słomy to chyba wykonam, tam mi się coś wydaje. Więc jeszcze słomy się naoglądacie, prawdopodobnie cały nadchodzący materiał. No może nie cały, ale większość to z pewnością. No i dzisiaj, żeśmy sobie popracowali Ursusem, w sumie też dobrze, dlatego że Ursus stary, poczciwy,
No też się go tam będę pozbywał, będę myślał o jakichś nowych ciągnikach. Ciapka sprzedałem, na razie nic w jego miejsce nie kupiłem. Niby mam te 25 tysięcy, ale to jest troszeczkę za mało. Ja też nie wiem za bardzo, co w ręce włożyć, bo też mam wiele takich rzeczy, które bym planował zakupić. Mówiłem wam o tym, że przede wszystkim szerszą sadzarkę do ziemniaka. Mówiłem wam o tym, że... No, a właśnie, już buldożer mam kupiony. To już jest jeden kamień z serca. To już jedna taka rzecz, którą no, zależało mi na niej, można odhaczyć. Natomiast to też nie jest wszystko, powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę poza tym jeszcze wypadałoby właśnie ten trak zmienić, czyli bezpośrednio ciężarówkę na coś wydajniejszego niż ta IFA, bo z nią to też tak wiecie, no kiszonkę na przykład robię i z nią ta kiszonka, no to się trzeba trochę upierdzielić, bo tego kursowania jest dużo. Ja nie twierdzę, że od razu wskoczyłbym na coś bardzo, bardzo jakiegoś obszernego z przyczepą na 20 ton, ale coś takiego by trzeba było pomyśleć, co by troszeczkę bardziej wydajne było z tej perspektywy. Tak jak mówiłem, jeszcze beczka na gnojowicę przydałaby się trochę większa. No i co? Z takich rzeczy ja wiem. No kombajn będę wymieniał, ale kombajn, tak jak mówiłem, wymienię na podobny, tylko że troszeczkę inny, więc tam powiedzmy dołożę kilka tysięcy i to będzie tyle. Prasę. O, to by mi się marzyło, żeby wymienić prasę, już nie na kostkującą, tylko po fachowości sobie zakupić normalną, ludziska, ludzką prasę, w sensie taką tą, belownicę, nie? Żeby już te okrągłe bele robiła. No i to też wtedy będzie trochę mniej roboty, bo z taką kostką to wiadomo, że to można się naświndolić. Dobra, na dziś ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapominajcie o łapkach. Pamiętajcie także o Patronite. Nie zapominajcie o subskrypcjach. Pamiętajcie o komentarzach, o wyświetleniach. I o wszystkim nie zapominajcie. Piszcie natomiast o tym wszystkim myślicie. Co myślicie o tym, co tutaj wam przedkładam. O tym, co opowiadam. O tym, jak gram i tak dalej. Może macie jakieś przemyślenia. Może macie jakieś konkluzje. Może z czymś się nie zgadzacie. Ewentualnie chcecie mi w czymś doradzić. No to jestem otwarty na szeroko rozumiane komentarze. Hej ludziska, cześć!